Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się bardzo, że tak licznie przybyliście, mimo tego szczególnego dnia, który dzisiaj przypada, ale rozumiem, że temat, który chcemy zaproponować, czyli ocenianie i klasyfikacja uczniów i uczennic z Ukrainy, jest tematem na tyle ważnym, że chcieliście poświęcić ten czas nam. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Realizujemy go w ramach naszego programu Polska-Ukraina razem w szkole. Dzięki wsparciu organizacji Norwegian Refugee Council. To jest organizacja, która współfinansuje i dostarcza też części know-how, które jest potrzebne do tego, żeby tego rodzaju działania organizować. Także bardzo serdecznie Państwa witamy. Chwilę o organizacji, w której Państwo goszczą. Jesteśmy Centrum Edukacji Obywatelskiej. To fundacja, która jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją. Największą, ale też pracującą właściwie od początku lat 90., czyli od przemian, które w Polsce się dokonały. Staramy się współpracować z nauczycielami i nauczycielkami. Proponujemy nowe metody nauczania, pomagamy uczyć, krótko mówiąc, tak się nazywa zresztą jeden z zasobów internetowych, które udostępniamy. Po prawej stronie widzą Państwo cyfry, które zawsze z pewnym zawstydzeniem wypowiadam, kiedy o nich mówię, bo to po prostu takie liczby, ale one też informują o naszym zasięgu, doświadczeniu i tym, że można nam zaufać. Tutaj znajdą Państwo szereg informacji o tym, w jaki sposób można dostać się do zasobów, które CEO tworzy, a także zyskać informacje o materiałach. Można zyskać interesujące produkty, które można wykorzystać podczas lekcji, a także wsparcie, informacje o szkoleniach, o programach, w których można uczestniczyć. Bardzo polecamy zaglądanie na te strony. W ramach projektu Polska-Ukraina razem w szkole będziemy już dziś prowadzić kolejny webinar i nie jest on ostatnim. 2 czerwca między 19 a 20.30 będą Państwo mogli obejrzeć webinar poświęcony trudnym sytuacjom w klasie, w której są uczennice i uczniowie różnych narodowości. Już nie tylko koncentrujemy się na uczniach z Ukrainy, ale też takich sytuacjach, których jest wiele w polskich szkołach, gdzie te narodowości bywają źródłem trudnych sytuacji, z którymi nauczyciele chcą sobie jak najlepiej radzić i podczas tego webinaru będzie można uzyskać szereg informacji o dobrych praktykach już sprawdzonych, które działają i pomagają. Zatem od razu zapraszamy na 2 czerwca tych z Państwa, których ta tematyka interesuje, ale ponieważ to my nie mamy być dzisiaj razem z Eweliną Gorczycą, którą teraz przedstawię, bo będziemy mieli przyjemność prowadzić wspólnie ten webinar, ale to nie my jesteśmy tymi centralnymi postaciami, tylko nasze gościnie, które chciałbym krótko przedstawić. Będziemy mieli przyjemność posłuchać pani Agnieszki Tomasik, dyrektorki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Jest to szkoła, która od dawna zbiera doświadczenia, uczy się i dobrze sobie radzi z uczniami różnych narodowości, czyli nie tylko od lutego zaczęli się tym zajmować, ale to doświadczenie jest dużo dłuższe, wieloletnie. W tej szkole również pracuje Magdalena Ciarkowska, ucząca języka angielskiego. Jest aktywną nauczycielką, inicjatorką projektów aktywizujących i obecnie również pracuje z uczniami z Ukrainy i innymi obcokrajowcami, którzy w szkole są. Lucyna Jurczyk również z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. Reprezentuje matematykę, jest nauczycielką matematyki, będzie mówiła o przedmiotach ścisłych. Iwona Skiba. Iwona Skiba jest z innej szkoły, ze szkoły podstawowej nr 1 w Piastowie. Jest to szkoła, która współpracuje z nami od dość dawna.
szkoła ucząca się. Iwona jest jako polonistka i anglistka osobą, która będzie się dzielić praktykami z tego, dobrymi praktykami z tego obszaru. I Martyna Okroj, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach, szkoły, która od dawna wdraża ocenianie kształtujące. Jest to też taka idea oceniania, którą Centrum Edukacji Obywatelskiej wspiera i promuje. Szkoła współpracuje również z nami. Zatem mamy możliwość obejrzenia jednej względnie całościowej perspektywy obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne z jednej szkoły, z której będziemy mogli posłuchać również dyrektorki Agnieszki i dwa inne przypadki. Szkołę z Piastowa i szkołę z Kartuz. Także rozmaite środowiska. Wyobrażam sobie, że będziemy mogli dzięki temu odnieść się do bardzo wielu rozmaitych przykładów dobrych praktyk. Ponieważ webinar umożliwia zadawanie pytań na czacie, zapraszamy do tego zadawania pytań. Nie jest pewne, czy na każde z tych pytań znajdziemy odpowiedź podczas samego webinaru. Jeżeli prelegentki będą miały taką możliwość, żeby obserwować czat i odpowiadać na pytania i uwzględnić je w swojej wypowiedzi, to mogą one się tutaj pojawić, ale mimo to, że tej pewności nie ma, bardzo prosimy o to, żeby Państwo te pytania zadawali, dlatego że pozwalają nam one planować rozmaite dalsze działania, uwzględniać je w kolejnych aktywnościach, które Państwu będziemy proponowali. To jest też dobre miejsce do dzielenia się Państwa opiniami, własnymi praktykami, bo chcemy, żeby te webinary były też okazją do tego, żeby Państwo dzielili się nie tylko tym, czego chcecie się dowiedzieć od innych, ale też okazją do tego, żeby powiedzieć o swoich dobrych doświadczeniach. Dla wszystkich zainteresowanych zaświadczeniami chcę powiedzieć, że pod koniec naszego spotkania link do zaświadczeń, za pomocą którego można takie zaświadczenie pozyskać, będzie podany na czacie. Wystarczy będzie kliknąć w niego lub go sobie skopiować i wtedy takie zaświadczenie będzie można z naszej strony pobrać. Dosyć już zatem wstępu. Bardzo poproszę, Agnieszko, gdybyś mogła powiedzieć dwa słowa z perspektywy dyrektora na temat tego całościowego ujęcia problematyki oceniania w kontekście prawa. Pozwoliliśmy sobie tę część naszej pracy nazwać co nam wolno, bo jest to pewnie dylemat wielu nauczycieli, którzy w sytuacji, kiedy stykają się z czymś nowym, z obecnością uczniów, którzy często nie znają języka, a są zobowiązani do ich klasyfikowania, czują się nieco zagubieni. Czy możemy jakąś optymistyczną informację przekazać na podstawie tego, co mówi prawo? Agnieszko. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam bardzo dobrą wiadomość dla Państwa. Wolno nam bardzo dużo. Nawet powiedziałabym, zaryzykowałabym taką tezę, że w momencie, kiedy my sami tworzymy jakieś ograniczenia, to wtedy myślimy, że nam coraz mniej wolno. Przyjrzyjmy się przepisom, rozporządzeniom i prawu oświatowemu, żeby zobaczyć, jak naprawdę nauczyciel jest wolny w decyzji o stawianiu ocen. Zacznijmy od edukacji wczesnoszkolnej i przypomnijmy sobie, że w edukacji wczesnoszkolnej nie ma ocen, nie ma oceniania od 1 do 6, mamy ocenianie opisowe i tutaj rzeczywiście możemy korzystać z takiej holistycznej oceny funkcjonowania dziecka w szkole. Możemy też posłużyć się europejską klasyfikacją nauki języków obcych i tam są wspaniałe, cudowne tabelki. Zachęcam do zerknięcia na ten dokument, gdzie możemy
opisać, jakie są umiejętności językowe dziecka, też w odniesieniu do tej naszej skali od C do A. Ale co dalej? Mamy informację o tym, że od klasy czwartej przyznajemy noty od 1 do 6, natomiast w rozporządzeniach nie ma informacji, ile ma być tych ocen. Może być tylko jedna w jednym półroczu, co oznacza, że nasze ocenianie nie musi być warunkowane od ilości ocen w danym semestrze, które my wcześniej zapisaliśmy sobie w naszym wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Zobaczcie Państwo, że wszystkie dokumenty, które stworzyliśmy w sierpniu czy w poprzednich latach dotyczące wymagań, one bardzo często odpowiadają warunkom niewojennym i nie kryzysowym, warunkom optymalnym. Dlatego też możemy uznać, że do wewnętrznych szkolnych systemów oceniania dopisujemy aneksy, uwagi, gdzie informujemy, że ocenianie uczniów przyjętych po 24 lutego jest realizowane przez szkołę w inny sposób. Do tego dodajemy jeszcze rozporządzenie ministra w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania w punkcie, w paragrafie 12, gdzie mamy zbudowaną definicję oceny. I co to tak naprawdę jest ocena? Zwróćcie uwagę, że ocena bierze pod uwagę dwa aspekty. Po pierwsze, jaki cel uczniowi wyznacza nauczyciel? I nauczyciel monitoruje realizację tych celów. Po drugie, nauczyciel przekazuje informacje o tym, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy i co powinien uczeń dalej, w jaki sposób powinien się dalej uczyć. Nie ma tutaj mowy o tym, że nauczyciel powinien oceniać realizację podstawy programowej w głowie samego ucznia. Dlatego też nauczyciel realizuje podstawę programową na lekcji, ale dostosowuje cele, wymagania, to monitorowanie właśnie rozwoju ucznia do tych potrzeb i do tych możliwości, które ma jego uczeń. I teraz dalej, idąc za tym myśleniem prawnym, poproszę o następny slajd, możemy sobie wyłowić pewne treści z warunków realizacji podstawy programowej. Ja przypomnę, że bardzo często my, nauczyciele, na co dzień posługujemy się rozkładami materiałów, programami, a bardzo rzadko odnosimy się do podstawy programowej, samej podstawy, która podaje treści kształcenia, ale też podaje warunki realizacji. I tam jest bardzo ważna informacja dla nas, nauczycieli. Po pierwsze o tym, że szkoła i nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowanie, wspomaganie rozwoju każdego ucznia. I znowu, stosownie do jego potrzeb i stosownie do jego możliwości. A więc jeżeli mamy ucznia z Ukrainy, który przybył do nas po 24 lutego, to my dostosowujemy wymagania, indywidualizujemy pracę i też ocenianie, co za tym idzie, do tego, co on potrafi. A więc jeżeli on do nas trafił, do szkoły i nie znał w ogóle polskiego, to my sobie przekładamy to myślenie o indywidualizacji w ten sposób. Mówimy na przykład, dzisiaj on mówi wyłącznie w języku ukraińskim, ale umawiamy się, że za tydzień o tej samej porze będzie umiał się przedstawić po polsku. Będzie umiał powiedzieć, gdzie mieszka, ale za miesiąc będzie potrafił pójść do sklepu i zrobić po polsku zakupy. I to są nasze cele i to później monitorujemy w ocenianiu. A nie to, czy uczeń klasy siódmej rozumie tematykę trzody chlewnej w Polsce, tak? To jest bardzo mocno opisane właśnie w podstawie programowej, że my cały czas myślimy o tym, zobaczcie ten trzeci cytat, nauczyciel powinien dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały możliwości ucznia, to jest bardzo mocno wypowiedziane, a z drugiej strony, żeby
nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami. To znaczy, że człowiek, który do nas przyszedł, nie chciał być w naszej szkole, nie chciał być w Polsce, był uczniem szkoły ukraińskiej, potrzebuje naszego wsparcia także w zakresie oceniania i potrzebuje, abyśmy mu wyznaczali indywidualne cele i oceniali właśnie dokładnie z tych celów. I teraz zobaczcie, do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze rozporządzenia o pomocy pedagogiczno-psychologicznej, dlatego że wszyscy nasi uczniowie, którzy trafili do nas po 24 lutego, są w tej sytuacji, którą można określić sytuacją kryzysową i traumatyczną. I naszym zadaniem, zadaniem szkoły jest wspomóc tego ucznia. Tutaj jeszcze mamy taki ważny 12 punkt, że pomocą należy objąć uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi. Czyli dokładnie to jest ten przypadek, gdzie ucznia ze szczególnymi potrzebami psychologicznymi, pedagogicznymi obejmujemy też wsparciem, biorąc pod uwagę ocenianie. I to ocenianie indywidualizujemy i nakierowujemy cele na jego możliwości, jego potrzeby i jego kondycję psychiczną w danym momencie. No tak, i tutaj jeszcze taka uwaga, słuchajcie, o tym, w jaki sposób możemy myśleć, że dobrze oceniamy. Po pierwsze, nie naciskamy na ucznia z Ukrainy, aby dostosował się do tych planów nadzoru, planów dotyczących rozkładu materiału, które my stworzyliśmy w sierpniu. Tylko odwrotnie, to my dopasowujemy nasze plany, nasze rozkłady do tego, co jest jego doświadczeniem życiowym. Co się wydarzyło, a nie miało się wydarzyć i nie było zaplanowane. Zobaczcie, że my też w swojej wolności nie musimy podporządkować naszego życia do tego, żeby uczeń musiał się dostosować. To szkoła w sytuacji kryzysu ucznia musi stworzyć jemu jak najlepsze warunki do uczenia się, do poprawy, do możliwości realizacji tego materiału, który on jest w stanie przyswoić. No i to chyba są najważniejsze myśli, które dotyczą tych założeń naszych, jakie powinniśmy zrobić na samym początku. I teraz zobaczcie, jak my możemy to zrobić. Znaczy, ja już teraz będę mówiła o pewnej metodyce pracy. Spotykamy się ze swoją radą pedagogiczną, siadamy w zespołach, nie muszą to być zespoły przedmiotowe, mogą to być różnorodne zespoły nauczycielskie. I wymieniamy się naszymi pomysłami, jakie mogą być te cele edukacyjne. Dla ucznia, który mówi słabo po polsku, będą to cele bardziej ambitne. Na przykład naszym celem jest to, żeby napisał 3 zdania poprawnie po polsku. Dla ucznia, który nic nie mówi po polsku, właśnie tak jak mówiłam, mogą to być takie cele komunikacyjne czysto. Potrafi pójść do sekretariatu i czegoś się dowiedzieć, potrafi porozumieć się ze swoimi kolegami, ze swoim nauczycielem w bardzo prostych, tak, obszarach tej komunikacji. I teraz zobaczcie, tworzymy taki bank różnych naszych pomysłów i rozmawiamy sobie z nauczycielami o tym, co nam się udaje, co nam wychodzi, w jaki sposób możemy prowadzić lekcje, tak żeby uczniowie nie czuli się marginalizowani w trakcie tego procesu edukacyjnego. O tym zresztą za chwilkę będą mówić wszystkie panie nauczycielki, jakie te pomysły mogą być. I teraz potem jest taki etap, kiedy my wszyscy wdrażamy te pomysły, które nam się wydają najlepsze, na wszystkich przedmiotach. I z tego budujemy pewien system. Analizujemy, co najlepiej się sprawdza,
jak najwygodniej nam właśnie realizować te treści, które chcielibyśmy, jak je dostosowywać, jak je wymieniać, w jaki sposób stawiać może jakieś drobne noty, które będą informowały o pozytywnych osiągnięciach ucznia. I pamiętajcie, że zawsze istnieje ta zasada dwóch długopisów. Możemy użyć czerwonego długopisa, który będzie wskazywał na błędy i będzie demotywował uczniów, a możemy użyć zielonego, metaforycznie mówiąc, motywującego narzędzia, dzięki któremu będziemy pokazywać: super, jest dobrze, spróbujmy wspólnie osiągnąć coś dobrego w tym momencie, w tej chwili, kiedy jesteś tutaj z nami, bo przecież nie wiemy, czy uczeń, który jest z nami, zostanie na dłużej. Agnieszko, ja mam do Ciebie dwa pytania, które mocno wybrzmiewają na czacie. Pierwsze z nich, czy to, o czym mówisz, tyczy się też uczniów polskich? Tak, oczywiście, dlatego że my traktujemy uczniów zawsze w sposób zindywidualizowany, tak? Uczniowie przeżywają różnego rodzaju życiowe trudności. Czasami przeżywają jakiś kryzys w domu, czasami są mniej sprawni fizycznie, czasami mają choroby przewlekłe, czasami mają szczególne potrzeby ze względu na orzeczenia, które otrzymali. Zobaczcie, że ten proces indywidualizacji jest procesem naturalnym. I my też w naszej szkole mamy taką zasadę, że wszyscy jesteśmy różnorodni, mamy różne moce i różne potrzeby. I uczniowie, dlatego chyba nam się udaje tak dobrze integracja i ten proces edukacyjny, no już ponad 110 w tej chwili uczniów z Ukrainy i z innych państw, ponieważ w naturalny sposób oni mają swoje moce i swoje trudności, tak jak każdy z nas. My o tym mówimy i chętnie, i też chętnie do tego nawiązujemy w takim codziennym szkolnym życiu. Dziękuję. Jest jeszcze drugie pytanie, które wzbudziło emocje w momencie, kiedy powiedziałaś o tym, że tak naprawdę wystarczy jedna ocena. Pojawiły się głosy, że przecież naszym nauczycielskim obowiązkiem jest systematyczne ocenianie. Więc skąd wniosek, że to jest jedna ocena? Dlatego, że w rozporządzeniu nie ma mowy o tym, że mamy w jakikolwiek sposób oceniać systematycznie. Mamy po prostu dawać informację zwrotną uczniom, tak? Może to być ocena nota, może to być słowo, może to być jakiś krótki jakiś znaczek, na przykład symbol, natomiast nigdzie nie jest napisane, jaka to ma być ilość ocen. Dziękuję za ten. Ja tylko dodam, bo widzę już na czacie też takie pytanie, czy w związku z tym ilość ocen warunkowana jest zapisami statutowymi szkoły. Tak, zgadza się. To państwo w swoich szkołach ustaliliście, ile ocen jest z danego przedmiotu. Czyli krótko mówiąc, my sami nauczyciele możemy spowodować, że te uwarunkowania dotyczące oceniania są po prostu... nas ograniczają, nas samych ograniczają, tak? Rozumiem, czyli rozumiem, że twój głos jest taki, że warto poprzyglądać się temu, na ile to, co się dzieje w ocenianiu w szkole, wynika z pewnych wewnętrznych regulacji albo nawyków, które zostały przyjęte, i żeby działać na rzecz rozwiązania sytuacji, która jest jednak sytuacją wyjątkową, jeżeli mieści się w prawie. Dobrze to zrozumiałem? Oczywiście, prawo paradoksalnie nas wyzwala z naszych przyzwyczajeń, z naszych statutów, z naszych zapisów w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Drodzy Państwo, jeżeli te zapisy ograniczają możliwości, to je wyrzućmy i wróćmy do prawa, które jest zapisane w rozporządzeniach w prawie oświatowym. Rozumiem, dziękuję. Przejdziemy już teraz do tych doświadczeń przedmiotowych, bo oprócz tych pytań, o których mówiła Ewelina, pojawia się też tam bardzo dużo operacyjnych pytań dotyczących przedmiotów. Być może część z nich uda się rozwiać albo znaleźć odpowiedź na nie
dzięki tym właśnie prezentacjom dotyczącym dobrych praktyk. Zapraszam zatem Martynę. Zaczniemy od edukacji wczesnoszkolnej, bo to ten moment, kiedy dzieci pojawiają się w szkole. W tym wypadku stało się to trochę inaczej, bo pojawiło się nieco później. Zapraszam Martyno, jak można sobie z ocenianiem radzić właśnie na tym etapie edukacyjnym? Dzień dobry. Ja może się odniosę od razu do komentarza, który tutaj się pojawił, że edukacja wczesnoszkolna tym razem jest na dość szczęśliwej pozycji i ja się z tym w 100% zgadzam, dlatego że mamy tak ogromne pole do popisu, żeby ocenić ucznia za pomocą słów i za pomocą oceniania niekoniecznie sumującego. Ale może przejdę do tego, jak ja to robię w swojej klasie. I mam w tej chwili trzy osoby, które przyszły do mnie tak naprawdę od razu po rozpoczęciu wojny, czyli koniec lutego, początek marca. Jedną osobę, która doszła do mnie 2 tygodnie temu i chłopca, który jest ze mną już od 2 lat, więc biegle porozumiewa się i w języku polskim i ukraińskim, który teraz również bardzo mi pomaga na lekcjach. No i może zacznę od tego, że żeby w ogóle zacząć oceniać, to najpierw trzeba wprowadzić bezpieczną atmosferę w tej naszej klasie i pozwolić dzieciom korzystać z tego, co już potrafiły, tak? Czyli nie narzucałam im od początku nauki języka polskiego, nauki czytania i pisania w naszym ojczystym języku, tylko chciałam, żeby kontynuowali to, co już znają, to, co już potrafią, po to, żeby poczuli się po prostu bezpiecznie. Tak więc zaczęłam korzystać z aplikacji, które pozwalały mi tłumaczyć tak naprawdę całościowo teksty, czy też wypowiedzi pisane na tablicy, czy też tłumacz po prostu głosowy. Wyglądało to na takiej zasadzie, że kiedy moje dzieci polskie czytały w języku polskim wiersz bądź jakiś inny fragment tekstu, to w pewnym momencie przechodziło to na kolejną osobę i kiedy wpadało na dziewczynki, które mówią po ukraińsku, czytały po prostu po ukraińsku. No, w pewnym już momencie poczuły się, wydaje mi się, że na tyle bezpiecznie i zaczęły się tak otwierać, że czytanie w języku polskim jakoś tak samo z łatwością im przychodziło. Na pewno pomogło im też to, że litery znają dzięki nauce języka angielskiego, więc łatwiej im było się przerzucić. No i rozmowa z dziećmi na przerwach to też na pewno im ułatwiło. No i teraz dziewczyny, które są już ze mną od marca, potrafią już czytać i pisać i zdecydowanie większość rozumieją. I w tym momencie, kiedy już rzeczywiście zauważyłam, że one czują się na tyle dobrze, że mogą podejść do jakiegoś testu z matematyki, czy nawet do jakiejś takiej rywalizacji na zajęciach fizycznych, to zaczęłam je oceniać informacją zwrotną, bo tak jak powiedziałam, nie ma u nas ocen sumujących, więc opisywałam to słownie. No i może przejdę do poszczególnych przedmiotów. Łatwiej jest nam ocenić edukację matematyczną, czy też przyrodniczą. Jeśli chodzi o edukację matematyczną, to dzieci z Ukrainy często mają tak naprawdę wyższy poziom, na tyle, ile zdążyłam zauważyć, niż nasze polskie dzieciaki. Problem mógł być ewentualnie z zadaniami tekstowymi, ale to, tak jak już wspomniałam wcześniej, pomagał mi w tym tłumacz, bo wykonując zdjęcie, dzieci fantastycznie sobie radziły z tym, żeby wykonać zadanie tak jak powinno zostać wykonane. Jeśli chodzi o edukację przyrodniczą, to również wychodziliśmy na zewnątrz, mogliśmy pokazywać wszystko, przedstawiać na ilustracjach, więc tu również nie były nam potrzebne słowa, więc łatwiej jest ocenić coś, co przychodzi naturalnie, tak? Coś, co jest w każdym kraju takie samo. No ale kiedy dochodzimy już do edukacji polonistycznej, to pewnie zaczynają się schody, również i w edukacji wczesnoszkolnej. No ale tak jak wspomniałam, dla mnie w tej chwili najważniejsze jest to, że oni chcą
nauczyć się czytać, oni chcą nauczyć się pisać i jeżeli ja widzę, że naprawdę to wychodzi od nich i próbują, to ja mam podstawę do tego, żeby ocenić ich jak najbardziej pozytywnie. Samo to, że przychodzą i proszą o przetłumaczenie jakiegoś słowa czy pomoc, pomoc w zrozumieniu na przykład już minimalnych jakichś zasad ortograficznych. Jeśli chodzi o mnie, to ja z mojej klasy wyeliminowałam na tę chwilę dyktanda, bo też nie chciałabym, żeby było właśnie niesprawiedliwie w stosunku do dzieci polskich, dlatego że no, nie wyobrażam sobie, że w tej chwili cała moja klasa miałaby pisać dyktando i wyeliminować 4 osoby, które nie musiałyby tego robić. Więc staram się to sprawdzać w inny sposób. Robimy różne gry, zabawy ortograficzne, dzięki którym ja jestem w stanie sprawdzić aktualnie poziom moich dzieci, a dzieci ukraińskie przy okazji dowiadują się wielu innych rzeczy. No i ważnym elementem dla mnie oceniania jest też samoocena. Bo kiedy ja mam wątpliwość z czymś, to po prostu rozmawiam z tą osobą i to niezależnie od tego, czy jest to dziewczynka, czy chłopiec z Ukrainy, czy to jest to dziecko z Polski. Po prostu rozmawiam z nią, pytam, jak ona uważa, czy na jakim etapie jest to, co aktualnie przerobiła, czy uważa, że mogłaby się dowiedzieć czegoś więcej i chciałabym, żeby sama od siebie powiedziała mi, no, co myśli o swojej edukacji aktualnie. I ja później biorę to po prostu do siebie i również korzystam z tego, co mi powiedziała. Martyno, to ja dopytam o to, jak udzielasz informacji zwrotnej? Mhm. Czy ją dokumentujesz od razu, jak jestem przy głosie i w jaki sposób to robisz? Czy w momencie, kiedy tak się dzieje, korzystasz, bo to też jedno z pytań na czacie, które pojawiło się, z pewnych wyrażeń, być może, nie wiem, ze składowych tych informacji zwrotnej, do tego, by sformułować ocenę opisową na świadectwie? Tak, jeśli chodzi o informację zwrotną pisemną, czyli to po prostu przy pracach na lekcji bądź jak minimalnych pracach domowych, to rzeczywiście zapisuję wszystko to, co dziecko wykonało fenomenalnie, świetnie, z czym sobie już poradziło, co potrafi już zrobić, a na koniec dodaję to, nad czym może jeszcze popracować i podaję też przepis na to, jak mogłoby sobie z tym poradzić. Ewentualnie, oczywiście jeszcze później rozmawiamy o tym i tłumaczymy. Jeśli chodzi o ustne, no to jest to tak naprawdę identycznie to wygląda i u mnie tego jest najwięcej, bo no, nie robię dużo testów, nie robię dużo egzaminów, więc takie informacje słowne są, informacje zwrotne jest ich najwięcej i wyglądają podobnie, czyli najpierw mówię wszystko to, co pozytywnie, później to, nad czym należy jeszcze popracować i w jaki sposób to zrobić i to wszystko dokumentuję w dzienniku, ja po prostu wpisuję te wszystkie informacje zwrotne do dziennika. Także i ja mam na to podgląd i rodzice również. Widziałem też pytania, oprócz bardzo, bardzo wielu żywych, które się toczą na czacie, dotyczące klasyfikacji uczniów klasy trzeciej, ponieważ jest to koniec tego etapu związanego z oceną opisową. Jeżeli szkoła na dalsze etapy nie wybrała takiej formuły oceniania, czy mogłabyś podzielić się przemyśleniami twoimi związanymi z tym, jak formułować taką ocenę na koniec klasy trzeciej? No wydaje mi się, że podobnie jak na pozostałych progach. Opisujemy to, co dziecko potrafi, to jakie ma umiejętności. Możemy oczywiście dodać to, nad czym należałoby popracować w przyszłym roku, no ale jednak jest to koniec pewnego etapu i od jakiegoś czasu za chwilę wkracza w nowy i ten etap będzie nowy dla wszystkich, nie tylko dla niego. A przez ten okres wakacyjny u niego też może się dużo zmienić, więc wydaje mi się, że podobnie jak w pozostałych dwóch etapach. Rozumiem. Dziękuję. Czy zatem tak możemy na razie zamknąć wątek edukacji wczesnoszkolnej, Martyno? Wydaje mi się, że tak. Dziękuję bardzo. Jest sporo pytań dotyczących starszych klas, i przejdziemy teraz do wątku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach starszych. Bardzo poproszę, Lucyno, gdybyś mogła.
Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Lucyna Jurczuk. Pracuję właśnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Uczę w klasach od 4 do 8. Uczę matematyki. Nasze doświadczenie w szkole jest trochę szersze niż te ostatnie, tylko od lutego, ponieważ u nas obcokrajowcy pojawiali się już bardzo dawno, właściwie od paru lat, więc to na pewno nam ułatwiło pracę i pomysły na to, jak sobie radzić i jak pomagać uczniom w tym momencie. Bardzo ważna rzecz, którą też Martyna podkreśliła, to jest to, że to poczucie bezpieczeństwa. Ja od tego bym rozpoczęła, że jak widzę nowego ucznia, to staram się chwilkę chociaż z nim zamienić, chwilę z nim spędzić czasu, porozmawiać o byle czym. Wiadomo, nie zaczynamy od jakichś tam kwestii, co umiesz, co potrafisz, co chcesz się nauczyć. Po prostu taka pierwsza relacja, bo jeżeli uczeń zobaczy, że nauczyciel jest zainteresowany jego osobą, to znacznie łatwiej nam potem będzie określić, czy chce się z nami komunikować. A chciałabym też podkreślić, że na początku, jak nie znamy my języka, oni porozumieją się w innym języku, spróbujmy wypracować jakiś taki model komunikacji niewerbalnej. I tutaj bardzo często przydają się piktogramy, które mogą być uśmiechami, mogą być kciukami w górę, aby pokazać, że coś pozytywnie się dzieje. Jeśli chodzi ogólnie o nauczanie przedmiotów ścisłych, to wydaje mi się, że jest troszkę łatwiej, ponieważ tu jest głównie praca na symbolach, na wzorach, na materiale takim, powiedzmy, międzynarodowym, szczególnie jeśli chodzi o matematykę. Ja rozpoczęłam pracę od tego, że zobaczyłam, co osoby z Ukrainy do nas docierające miały w programie, tak? I się okazało, że bardzo często wyprzedzają wiedzą naszych uczniów. To z jednej strony dobrze, ponieważ mają czas na aklimatyzację, z drugiej strony ja mogę także podkreślić to, że oni już coś potrafią i budować na tym, co już potrafią. Ja sobie tutaj po rozmowie z nauczycielami naszej szkoły z różnych przedmiotów wypisałam te najczęściej nasze jakby propozycje, co oceniać, jak to robić. Dajmy na to z matematyki. To może być instrukcja w postaci obrazków dotycząca sklejania modeli brył. I tutaj nie potrzeba właściwie żadnego języka. Uczeń rozumie obrazki, można też dorzucić grafy i my oceniamy kolejne elementy i możemy to robić w ten sposób, że najpierw dajemy mu właśnie informację zwrotną, super, dobrze to robisz, a możemy też od razu na przykład pójść w małe plusiki. U nas w szkole jest taka zasada, że każdy mały krok oceniany jest na plus i z tych plusów zbiera się ocena ta sumująca. Uczniowie o tym wiedzą, to ta ocena jest taka sama dla uczniów i polskich, i dla uczniów nowo przybywających, nie ma minusów, czyli zdobywają tylko jakby te plusiki za to, co potrafią, co wnoszą do danej pracy, tak? Czyli to może być właśnie to sklejanie, mogą to być laptopy, labbooki tematyczne, infografiki. Często korzystamy też z aplikacji, szczególnie w początkowym etapie, szczególnie z tych, co poznaliśmy w czasie nauczania online, czyli to Quizzes, WordWall, ale także z takich programów jak Khan Academy, Pistacja, bardzo nam ułatwia pracę. Proponujemy dzieciakom pracę w grupach, pracę w parach mieszanych, ponieważ praca w parach mieszanych, polsko na przykład ukraińskich, pozwala jakby poszerzyć zasób słów i jednocześnie niekoniecznie tylko uczyć się ciągle od nauczyciela, ale także i od innych uczniów. Jeśli chodzi o geografię i biologię, to możemy szczególnie dla uczniów, którzy mało rozumieją albo prawie wcale, zastosować taką pracę plastyczną, czyli na przykład mogą wykonać pracę jakiegoś płaza, opisać także w języku ukraińskim albo przetłumaczyć, używając dostępnych tłumaczy online na polski, albo my możemy sobie ich przetłumaczyć sformułowania. Tutaj
trzeba się otworzyć na to, że oni tłumaczą nas, my tłumaczymy ich i po prostu to musi być płynne, tak? Nie możemy się tak po prostu zazębić, że jest jeden nasz ograniczony język. Ważne, żeby była komunikacja, żeby to w dwie strony jakby pracowało. Co jeszcze możemy zastosować, szczególnie w geografii i biologii? Uproszczone karty pracy. Bardzo często nauczyciele tłumaczą polecenia albo dają taki zakres, na przykład 5 słówek najważniejszych z tej lekcji, tak? W języku polskim, w języku ukraińskim. Możemy wykonywać modele, możemy bawić się puzzlami tematycznymi. To wszystko są takie elementy szczególnie ważne w początkowym etapie pracy, gdy to uczeń jeszcze nie zna dokładnie naszego języka, nie potrafiłby przeczytać instrukcji takiej w języku polskim, a jednocześnie my możemy, pokazując na tych modelach, trochę używając prawie że kalamburów, pokazując obrazek i mówiąc to słowo w języku polskim, on się jednocześnie uczy, widzi, co to jest, uczy się tego słowa, zapamiętuje, tak? Jeśli chodzi o chemię, bardzo często u nas nauczyciele korzystają właśnie z pistacji, z tak zwanych lekcji odwróconych, ponieważ tam w tym programie można ustawić napisy w dowolnym języku. Tutaj jest jeden ze slajdów właśnie dotyczący, ale to za chwilę, tej możliwości. I uczniowie oglądają i sami potem prowadzą tą lekcję, sami dopytują, tak? Dowiedzieli się tego w swoim języku, a jednocześnie słyszeli ten język polski, więc to też jest taka zasada, że właściwie języka uczymy na każdym przedmiocie. Każdych różnych słówek można nauczyć się obojętnie, czy to język polski, matematyka, czy geografia. Jeśli chodzi o fizykę, to także te lekcje odwrócone, ale także krzyżówki, labbooki, tworzenie modeli, to może być model układu słonecznego, to może być model jakiejś maszyny, czyli wszystko, co wykracza poza taką czystą formę sprawdzian, kartka, ja i muszę to pisać. Ubieramy to po prostu w obrazki, w piktogramy, w programy, w aplikacje. I teraz jakimi takim bym prosiła o następny slajd może? Już. I teraz tutaj, jakimi kroczkami my dochodzimy do tej oceny jakby sumującej, po to, żeby przynajmniej ta jedna czy dwie oceny wpadły jakby temu uczniowi i nie były one przypadkowe, ale także miały swoje przełożenie w tym, co my obserwujemy u ucznia. Czyli zaczynamy właśnie od tego, że dajemy jakąś instrukcję, powiedzmy obrazkową, i patrzymy, czy uczeń jest zaangażowany, czy potrafi współpracować, jeżeli robi to w grupie, czy wykazuje samodzielność, czy za każdą jakby trudniejszą instrukcją on jakby widać, że ten przyrost wiedzy następuje. I my dajemy początkowo taką informację zwrotną. Super, poradziłeś sobie. Informacja zwrotna dla osób, które nie mówią w języku polskim, jest albo taka, że tłumaczę sobie, mówiąc do translatora, i to tłumaczę po prostu, albo robię to obrazkowo, lub także, tak jak już mówiłam, gdy potrzebne mi są te oceny, stawiam plusy. I oni wiedzą, oni sami gromadzą sobie w zeszycie z tyłu, mają takie przedziałki, że 5 plusów przelicza się na 5, 10 plusów na 6 lub na 2 piątki. I tu sami już wybierają, co będą chcieli jakby mieć wstawione do dziennika. Jeżeli ja już i cały czas prowadzę obserwacje, czasami sobie robię notatki, czasami po prostu widzę, tak, nie mam aż tak tylu tych klas, wiadomo, osoby, które mają więcej godzin, bo my mamy matematycy, poloniści jednak więcej godzin z uczniami, to jesteśmy w stanie zapamiętać, czy już ktoś jest jakby na takim etapie, że może dokonać właśnie tej świadomej samooceny, czy już się czegoś nauczył, czy z danego tematu jest w stanie nam określić i powiedzieć, czy ten materiał zrozumiał, czy jeszcze potrzebuje dalszej pomocy. Ja stosuję tak zwane światła, czyli po prostu mogą mi narysować kółeczko
I jeżeli jest czerwone, nie, proszę pani, ja tego nie rozumiem. I to jest tak samo dla uczniów polskich, dla uczniów obcokrajowców, tak? Żółte już jest coś lepiej, coś potrafię, ale jeszcze nie do końca. I zielone, super, mogę iść dalej, ten temat opanowałam, tak? Bardzo liczy się tutaj także współpraca w tym znaczeniu, że uczniowie, którzy do nas przybyli, oni nie przybyli z pustą kartą, czystą i my tylko po prostu musimy im tą wiedzę przekazać. Oni bardzo dużo umieją, my musimy się także od nich dowiedzieć, co już potrafią. Czasami uczeń taki, dając mu kartę pracy albo proponując jakąś zabawę czy grę, czy proponując na przykład pracę albo otwierając szkołę, on mówi, ja już to potrafię, pokazuję, tak, no naprawdę komunikacja nie musi być tylko słowami, że chcę coś trudniejszego. No i to jest dla mnie właśnie to, taka relacja, że uczeń jest w stanie otworzyć się i powiedzieć, że on to potrafi, chce iść dalej. Jeżeli chce już iść dalej, no to proponuję właśnie karty pracy uproszczone na początku z przetłumaczonymi poleceniami lub z przetłumaczonymi słowami, tak? To już w zależności od tego, jaką uczeń ma możliwość tłumaczenia, ile czasu tu już u nas spędził. I my wprowadziliśmy takie coś, że uczniowie na początku sami decydują, czy jeszcze chcą na te plusy, czyli czują się bezpiecznie. To jeszcze nie jest ta już taka ocena sumująca, dostanę dwóje, troje i już to mi tak zostanie, tak? Tylko zbierają sobie plusy. Albo czują się już na tyle pewnie i wtedy na spokojnie mówią, tak, proszę pani, ja już to robię na ocenę, tak? I znowu, ta sama jest strategia dla uczniów polskich, dla uczniów z Ukrainy. Ja bardzo staram się nie różnicować uczniów, natomiast indywidualizować. My bardzo często podkreślamy właśnie, że sprawiedliwie to nie znaczy dla wszystkich jednakowo. Każdy jest inny, każdy ma inne predyspozycje, niektórzy są świetnymi matematykami, a niektórzy pięknie rysują. I ja muszę oczywiście przekazać jednym i drugim podobną wiedzę, ale jak będę podchodziła do tego ucznia, to już jest jakby moja postawa, moje otwarcie, tak, na ich umiejętności. I teraz dochodzą te nasze testy i sprawdziany. W naszej szkole jest ważne to, żeby uczeń miał możliwość poprawiania tych testów i sprawdzianów, tak, żeby to było w takim momencie, że jeżeli nie jest na tyle gotowe, albo miał jakiś gorszy dzień, albo ten materiał jeszcze tak nie do końca zrozumiał, to ma możliwość poprawy, tak? I to zarówno uczeń polski, jak i uczeń z Ukrainy. I teraz chciałabym jeszcze też pokazać kilka prac. Właśnie jak koleżanki z innych przedmiotów, to jest akurat jedna z matematyki, to jest labbook, który został wykonany w parach polsko-ukraińskich i tam właśnie dotyczy on równań, są słowa, są sposoby w języku polskim, w języku ukraińskim, tak? To jest takie jakby przypomnienie, a jednocześnie mogłam oceniać w ten sposób, że tą pracę po kawałku, czyli jak ona powstawała, jak się ze sobą komunikowali, to na plusy, a praca już całościowa była na ocenę końcową, tak? Czyli miałam i ocenę z plusów, i ocenę z tych jakby całych prac. Druga praca, bo zawsze mówimy, że mamy mało czasu na wszystko i tak rzeczywiście często bywa, to jest wykorzystanie jakby trochę inwencji uczniów, czyli jeszcze krzyżówka z fizyki. Pani zrobiła w ten sposób, że poleciła uczniom w jednej klasie, uczniom i polskim, i ukraińskim, ułożenie krzyżówki. I teraz uczniowie, ci, którzy nie znają jeszcze dokładnie naszego języka, mogli ją układać w języku ukraińskim lub sobie tłumacząc, tu był dowolny wybór, ale układali hasła i jakby strukturę krzyżówki. Natomiast wykorzystała to w drugiej klasie, gdzie uczniowie z Ukrainy rozwiązywali właśnie tą krzyżówkę i oceny były i w jednej, i w drugiej klasie, tak? Kolejny slajd to jest właśnie ta pistacja,
O, tu jest ten link do pistacji i to myślę, że dużo osób zna i korzysta. Tłumaczenia na razie się pojawiły z fizyki, z chemii i z matematyki, z biologii jeszcze tam mam wrażenie, że dopiero nad tym pracują, ale to jest świetna właśnie do tych lekcji odwróconych. Do tego zachęcam bardzo, bo to się i sprawdza i dla polskich, i dla obcokrajowców. Ponieważ uczniowie sami poznają, sami próbują dociekać. Tam są także pokazane doświadczenia, jeśli chodzi o chemię, i mogą potem się nimi pochwalić w czasie lekcji. Mogą to powiedzieć właśnie w języku polskim, w języku ukraińskim. I mamy znowu możliwość dostawiania plusów, do ćwiczenia także samodzielności oraz dostawiania ocen już sumujących. Także na tych przedmiotach zachęcam do stosowania schematów. My naprawdę jesteśmy w stanie czasami tak rozrysować przykład, na przykład z rozwiązywania równań strzałkami, kolorami, że właściwie nie trzeba znać tłumaczenia, a krok po kroku widzimy, jak rozwiązywać przykład, i uczeń, mając taką bazę, może także poznawać materiał, być to dla niego taki wzorzec, który może wykonać samodzielnie potem, i też znowu kolejne punkciki, plusiki, i na to kładziemy głównie właśnie nacisk, na takie kawałki, które zbieramy do koszyczka i z tego wystawiamy ocenę. No, to ja mam jeszcze do ciebie takie pytanie, które przewija się u nas na czacie w różnej postaci, ale brzmi mniej więcej tak. Dołączył do mojej klasy uczeń w marcu, w kwietniu, czyli na 2 miesiące nauki w trakcie roku szkolnego. I jak go oceniać tylko przez te 2 miesiące? Przecież on nie chodził przez 8. Czy oceniać go tak samo, jakby chodził przez te 10? Znaczy, ja bym rozpoczęła od tego, żeby tak trochę z nim może porozmawiać, pokazać mu nawet w książce, czy cokolwiek z tego materiału, który tutaj widzi, czy już kiedykolwiek przerabiał w młodszej klasie, czy może w tej samej, bo ja tak właśnie miałam z matematyką uczniowie w 7 klasie, tak? I się okazało, że praktycznie oni na początku września mieli równanie i rozbudowaną algebrę i przyszli jakby już z tą wiedzą, tak? Czyli troszkę wyciągnąć z tego ucznia, a potem po prostu z tego, co my na bieżąco robimy, tak? Oceniać i to po prostu, na tym się skupić, tak? Ja też widzę, że w waszej pracy, waszego zespołu, przyjęliście pewną etapowość oceniania i gromadzenia pewnych dowodów, które mogą posłużyć ocenianiu. I tą etapowość widzę tak, najpierw postawy, takie jak zaangażowanie, odpowiedzialność, cały szereg tych postaw, które wypisałaś na kilku slajdach wcześniej. Potem widzę to jako działanie, czyli zaangażowanie, może tak, konkretne działania podjęte przez ucznia, uczennicę, a dopiero potem wiedza. Tak, tak, tak. O której mówiłaś. Być może to też jest dla Państwa jakaś podpowiedź, ale też to, że w każdym z tych trzech obszarów nie zawsze musi być stopień, ale mogą być pewne, na przykład tak jak w Twoim przypadku, są to plusy, które potem sumują się do oceny. Tak, i cały czas podkreślam, że musi być ta komunikacja z uczniem. My musimy mu dawać taki sygnał, niekoniecznie to musi być przecież stopniem, może to być właśnie informacja słowna, informacja obrazkowa, że podążasz w dobrym kierunku, tak? Bo to jest to, co motywuje do działania, tak? To, co, żeby ten uczeń wiedział, że jego trud jest doceniany. Ja może przytoczę taki przykład ucznia, który do nas trafił też do klasy 7. I też na początku, szczerze mówiąc, byłam przerażona, bo uczeń naprawdę nie zna w ogóle żadnego słowa w języku polskim. Do tego to był uczeń, jest uczeń niepełnosprawny na wózku. I jeszcze, żeby dorzucić, to był uczeń, który na Ukrainie nigdy nie chodził do szkoły. On miał cały czas nauczanie indywidualne. I nagle tak stryk pojawił się u mnie na matematyce i w pierwszym momencie byłam po prostu, myślę sobie, no nie wiem jak to ugryźć, tak? Ale zaczęłam od tego, co zawsze jak się pojawia nowy uczeń.
daję mu pewien czas, nie narzucam swojej osoby. To pierwsze wejście, pierwsza lekcja, to jest takie jakby przyglądanie się sobie, tak? Jest uśmiech, jest wzajemne jakby przedstawienie się, może zapytanie, co lubisz, takie wybadanie terenu. U nas akurat też w szkole jest to, że my mamy pomoc, takie panie, które w języku ukraińskim pomagają uczniom, to czasami jest jedna osoba do kilku, a tutaj do Mikołaja jest jedna pani, ale na początku byłam ja i jakby ten uczeń i dałam mu ten czas, dałam mu po prostu taką otwartość i on sobie przez pierwsze kilka lekcji po prostu siedział i obserwował. Potem widziałam, że sam już wyjął zeszyt, razem z tą panią zapisywał, przyglądał się. Ja tam dostosowywałam mu te rzeczy, które robiliśmy na lekcji. Potem kolejne słowa się pojawiały. No i reasumując, na ostatniej lekcji siódma klasa pisała sprawdzian. Ja dla Mikołaja przygotowałam zupełnie inne tam rzeczy do robienia, a Mikołaj do mnie macha, nie. On chce pisać ten sprawdzian, co klasa. Ja mówię, no dobrze, nie? I rzeczywiście część rzeczy zrobił. Ja byłam bardzo zachwycona, pogratulowała mu, ale on był taki dumny, że pokonał ten jakby lęk, pokonał tą barierę i nagle się otworzył. I tu my nie znamy przepisu na dziecko. Czasami wystarczy to, że mu nie przeszkadzamy. Czasami potrzebna jest jakaś intensywna z nim praca, więc pierwsza rzecz, dać mu czas, zobaczyć i mogą się zadziać cuda czasami. Dziękuję bardzo. Musimy przechodzić już do innych specjalności. Dziękuję. Przedmioty humanistyczne. Za chwilkę o przedmiotach humanistycznych, ale ja nie mogę sobie odmówić chęci podziękowania Państwu za tą bardzo energiczną dyskusję na czacie. Zwłaszcza chcę podziękować tym, którzy dzielą się swoimi też doświadczeniami, ale też tym, którzy stawiają często mocno emocjonalnie te pytania o to, a co wtedy, kiedy uczeń przyszedł 15 maja? No to są te pytania, które wszyscy sobie pewnie będziemy musieli stawiać. Wrócimy jeszcze chwilę do tych najtrudniejszych momentów na koniec, kiedy będziemy mówili o klasyfikacji, a teraz bardzo proszę Państwa o posłuchanie przykładów dobrych praktyk z przedmiotów humanistycznych. Magdo, bardzo poproszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Ciarkowska. Oprócz tego, że jestem anglistą, to jeszcze jestem wychowawcą i w tym roku dwóch klas, między innymi klasy przygotowawczej, gdzie mam wszystkich moich uczniów z Ukrainy. Ja tak sobie pomyślałam i zebrałam taki research też wśród naszych nauczycieli, bo my, tak jak Lucyna mówiła, od lat pracujemy z uchodźcami, z migrantami, z dziećmi z różnych krajów, przeróżnych. I zazwyczaj największym problemem zawsze jest ta bariera językowa, która się pojawia na samym początku. Ale dobre jest to, że ona się w końcu kiedyś kończy. I to też zależy od nas, jak szybko ona się skończy. Ja podzieliłam sobie takie ocenianie na przedmiotach humanistycznych na pierwszy punkt, czyli dziecko, które nam nie mówi, uczeń, który nie mówi w języku polskim, tak? Gdzie możemy wykorzystać w pierwszych takich etapach oceniania obserwacji jego pracy w grupach i parach, wykonywanie prostych ćwiczeń na lekcji, jego zaangażowanie, udział w projektach mieszanych, językowych, przedmiotowych, bo przecież ten uczeń wiedzę ma i on się potrafi nią podzielić i to wielokrotnie wychodziło na moich zajęciach, które prowadziłam. Wszystko to można oceniać i to też zależy od nas, jak my chcemy to ocenić. Czy my chcemy oceniać to plusami, bo na przykład uważamy, że ocena powinna być za coś większego, albo możemy oceniać już oceną, tak, po prostu końcową, szczególnie za projekty przedmiotowe. Projekty przedmiotowe to jest coś, o czym chciałabym więcej opowiedzieć, dlatego że one są fantastyczną formą w ogóle oceniania uczniów. Możemy sobie zrobić projekty długofalowe, krótkofalowe. Możemy mieć pary albo grupy. Możemy pomieszać dzieci. I komunikacja tutaj, powiem Państwu szczerze, nigdy nie była problemem. Ona pomagała wręcz. Ten brak komunikacji, bo dzieci kombinowały na różne sposoby. I tak naprawdę po jakimś czasie mamy już proste pytania, odpowiedzi sprawdzające.
które też możemy sobie odhaczać jako część naszego procesu oceniania, bo uczeń już potrafi nam coś powiedzieć. I wykorzystanie różnych rodzajów gier, aplikacji do oceniania postępów ucznia, ale w taki sposób, żeby go nie demotywować. Czyli motywacja jest tutaj taką naszą, taką najwyższą wartością, do której my będziemy dążyć w naszym ocenianiu, ponieważ zniechęcić jest bardzo łatwo, szczególnie ucznia z preambułą, które może mieć wszystko, z czego my możemy sobie w ogóle nie zdawać sprawy. Wszystko się może z nim dziać. I w momencie, kiedy my przygotujemy mu dobre środowisko do zdobywania tych ocen, zmotywujemy go we właściwy sposób, to uwierzcie mi Państwo, że po niedługim czasie będziemy mieli co oceniać po prostu. Poproszę o następny slajd. W sytuacji, kiedy mamy już ocenianie rozszerzone, czyli nasz uczeń już zna jakieś podstawy, potrafi się z nami skomunikować w dużo lepszym stopniu, możemy wprowadzać już krótkie prace pisemne lub czytanie tekstów, które są dostosowane do poziomu ucznia. Bo tak naprawdę, tak jak wśród polskich naszych uczniów, którzy mają orzeczenia, opinie, czy jakieś inne sytuacje, o których my wiemy, tak i wśród uczniów naszych ukraińskich dostosowujemy metody oceniania nauczania i oceniamy pracę ucznia, uczennicy na lekcji, tak? Ja mam zawsze ocenę za aktywność u siebie na moich zajęciach i wśród uczniów polskich, i wśród uczniów ukraińskich. Widzę postępy tej aktywności, widzę rozwój dzieci i widzę, że dobra motywacja naprawdę wpływa na fajne ocenianie, które się kończy dobrymi ocenami. Sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez projekty językowe i przedmiotowe, to już wcześniej o tym mówiłam. Tutaj kolejny raz wchodzi projekt, który jest moim zdaniem, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, bo ja dużo nad tym pracuję, który fantastycznie dzieci aktywizuje, który wzmaga pracę w grupie i dzieci się bardzo fajnie tutaj odnajdują, te, które mówią w językach innych jak polski. Aplikacje wspierające proces uczenia i oceniania. Dlaczego to się tutaj pojawiło? Dlatego, że drodzy Państwo, my w momencie, kiedy była pandemia, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i nagle musieliśmy wymyślić nie tylko metody nauczania online, ale też poradzić sobie z ocenianiem online. I tutaj przyszła cała masa różnych aplikacji szkoleń, z których mogliśmy skorzystać. To dlaczego teraz znowu ich nie wykorzystać do oceniania właśnie naszych nowych uczniów? W bardzo fajny, przyjemny i uważam, że mniej stresujący sposób. Możemy przełączyć na następny. I ocenianie uczniów, którzy już w stopniu średnio zaawansowanym, czyli już dużo rozumieją, fajniej pracują, to my podnosimy poprzeczkę, czyli wprowadzamy kolejne możliwości oceniania, które będą dostosowane już do ich wyższego poziomu. Możemy wprowadzić sprawdziane kartkówki, możemy wprowadzić czytanie ze zrozumieniem, odczytywanie plakatów, map, albumów, labbooki, książki albo karty pracy. Dostosowujemy kartkówki sprawdziane do naszych uczniów. Możemy sobie tłumaczyć tak naprawdę polecenia na język ukraiński. A dodatkowo jeszcze jak robimy na przykład kartkówki w jakichś aplikacjach językowych, żeby ocenić naszego ucznia, w Quizizie na przykład możemy sobie skopiować jakąś kartkówkę, możemy ją przerobić, możemy stworzyć własną. I tak naprawdę mając taką kartkówkę matkę, czy ten sprawdzian matkę, czyli ten bazowy, dostosowujemy go do wszystkich naszych uczniów. Bo tak się składa, że ja na przykład w moich klasach mam nie tylko uczniów z Ukrainy, mam z Białorusi, mam z Rosji. Mam jeszcze uczniów, którzy mają opinię orzeczenia i do każdego z tych dzieciaków mam dostosowaną moją kartkówkę. Możemy przejść dalej. Jak sobie poradzić z ocenianiem przedmiotów, które stricte są związane z Polską, czyli historia i WOS? Trudne tematy, ale nie do niezrobienia. Uczniowie ukraińscy nie znają systemu politycznego w Polsce, ani systemu szkolnictwa w Polsce, dlatego możemy im ułatwić sprawę. Możemy skorzystać z tego, co oni już wiedzą i to właśnie ocenić.
czyli prezentacje dotyczące systemu politycznego w Ukrainie czy systemu szkolnictwa. Bardzo fajną pracę na zaliczenie zrobiła moja koleżanka z historii, ponieważ dla uczniów z Polski przygotowała historię mojej rodziny, która miała być oparta na losach rodziny z czasów PRL-u. I generalnie przygotowała podobną pracę na zaliczenie. Powstały fantastyczne prezentacje, albumy rodzinne dla uczniów z Ukrainy, żeby oni opisali swoją rodzinę. Co się działo w czasie, kiedy urodziła się mama, tata. Więc naprawdę te prace wyszły fantastycznie i tak naprawdę łatwo było tutaj wystawić ocenę. To, co jeszcze dzieci mogą opisać, przygotować prezentacje. Generalnie nauczyciele też tutaj nie wymagali języka polskiego. Praca mogła być po angielsku, mogła być po niemiecku, mogła być po ukraińsku, a dzieci po prostu mogły też korzystać z tłumaczy Google i tłumaczyć sobie pewne frazy, żeby finalnie dostać ocenę. Następne przedmioty, które tutaj się zaraz pojawią. Język polski. Tutaj też widziałam na czacie, pojawiło się bardzo dużo pytań dotyczących, jak ja mam oceniać ucznia, który w ogóle nie mówi po polsku. Jest to na pewno trudna rzecz. Myślę, że to, co możemy zrobić, a raczej chyba co musimy zrobić, jeżeli chodzi o ocenianie języka polskiego, tutaj jeszcze się Iwona wypowie na ten temat, ale to, co myśmy wypracowali u nas w szkole, co działa od wielu lat, to przede wszystkim to, że my się skupiamy na tym, żeby tego ucznia w jakiś sposób najpierw zainteresować, zmotywować. Bo wyobraźcie sobie dziecko akurat w tym czasie, bo mówimy o uczniach z Ukrainy i w momencie, kiedy jest u nich wojna, które przychodzi z ogromną traumą i nagle każą mu się uczyć języka polskiego w obcej dla niego szkole i oczekują od niego znajomości wszystkiego, nadrobienia wszystkiego. Jest to trudne i niemożliwe do realizacji. I to my tak naprawdę decydujemy, w jaki sposób my tego naszego ucznia będziemy oceniać. I tak szczerze mówiąc, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe, bo też część z nas jest przyzwyczajona do konkretnego systemu oceniania i na pewno to nie będzie dla nas proste, żeby z tego zrezygnować, ale to jest możliwe. Co robią nauczycielki języka polskiego u nas w szkole? Inspirują uczniów do tworzenia własnych baśni, dialogów, historyjek obrazkowych, które tłumaczą. I generalnie jest bardzo fajna aplikacja, to też było tutaj pytanie, która nam tłumaczy całe podręczniki, całe teksty, wszystkie polecenia z języka, który sobie skanujemy, na język wybrany przez nas. Jest to Google Lens, znajdziecie go Państwo w aplikacjach. Tłumaczy on polecenia, tłumaczy wyrazy, dlatego tak łatwo uczniowi, który nie zna języka polskiego, uczyć się, a później w rezultacie być ocenianym. Nauczyciele z języka polskiego też przygotowują, proszą uczniów o przygotowanie labbooka dotyczącego wybranej lektury czy swojej ulubionej książki. Natomiast, tak już możemy przejść dalej, natomiast jeżeli chodzi o języki obce, to tutaj sprawa jest troszkę prostsza, dlatego że z tego, co zauważyłam, przez te wszystkie lata, kiedy uczymy dzieci z innych krajów, naprawdę ten język angielski jest na dosyć dobrym poziomie. Podobnie jest z językiem niemieckim, więc tutaj tak naprawdę takich dużych problemów z ocenianiem nie mamy. Ale mimo wszystko wspieramy się. Tutaj patrzę, że nie przeczytają lektury. Tak, nie przeczytają lektury w języku polskim, ale oni już przeczytali lektury w języku ukraińskim i oni mogą nam o nich opowiedzieć. I jeżeli chodzi tutaj, moi drodzy Państwo, o języki obce, mamy masę aplikacji, które możemy wykorzystać też, nieliczne z nich nie nadają się do innych przedmiotów, ale część na pewno. World i Quizzes na krótkie sprawdziane i kartkówki do oceniania uczniów. Life Worksheets to jest aplikacja, gdzie można znaleźć wszystko, czego potrzebujemy. Gotowe już prace. Możemy sobie je też przerobić. Bluecat to są takie kartkówki sprawdziane w formie gier, które myślę będą taką fajnym motywatorem do zdobywania ocen.
CosmoBus, czyli taka aplikacja, która nam pozwala już z uczniem, który się uczy dopiero nawet polskiego, bądź już troszeczkę umie polski, pisać krótkie frazy, które my widzimy w czasie rzeczywistym, możemy je poprawiać, możemy mu pokazać, gdzie zrobił błędy. No i aplikacja filmowa do tutaj języka angielski, gdzie możemy oglądać filmy, na podstawie których mamy też testy, pytania do sprawdzenia i ocenienia. I chyba najprostsze w moim takim poczuciu, jak rozmawiałam z koleżankami, przedmioty do oceny. Muzyka, plastyka, technika. Tutaj potrzebujemy prostych instrukcji do tego, jaką pracę robimy, nauki słówek dotyczących wybranej kategorii instrumentów, czy na przykład tworzenie pracy artystycznej wykorzystując elementy planu daltońskiego, która pozwala uczniowi na stworzenie czegoś na bazie przykładów, które zostaną za chwilkę pokazane. Uczeń otrzymuje schematy w dowolnej liczbie i tutaj nie ma nawet takiej potrzeby, żeby znać język polski i wykonuje krok po kroku daną pracę do efektu finalnego, czyli naszej oceny. Ale tak naprawdę nauczyciel może przygotować już pracę dowolną techniką wykonaną, zawiesić ją, czy ją wyświetlić. Uczeń ją odwzorowuje, rozumie, że powinien coś w tym klimacie wykonać i wtedy też możemy łatwo taką pracę ocenić. Bardzo dziękuję, Magdaleno. Poproszę teraz Iwonę, która jest specjalistką od języka polskiego, też z innej szkoły i zapewne z innymi doświadczeniami i innymi dobrymi praktykami. Tak, dzień dobry Państwu. Chciałabym może na początku jeszcze raz podkreślić to, co już wybrzmiało, że tak naprawdę ocenianie zależy od tego, na czym my się skupiamy. Czy oceniamy postępy, czy skupiamy się stricte na samych cyferkach. Tutaj też było wiele pytań na temat podstawy programowej. Kiedy analizujemy podstawę programową z języka polskiego, to okazuje się, że tak naprawdę wiele treści my realizujemy w pracy z uczniami z Ukrainy. Dlatego, że na przykład wśród zapisów są takie, że uczeń tak czyta utwór literacki, czy na przykład porządkuje wydarzenia, czy wyszukuje informacje. Z kształcenia językowego mamy zapisy mówiące o tym, że uczeń rozpoznaje części mowy, grupuje. To wszystko się pojawia, tylko od nas zależy, w jaki sposób my dostosujemy te umiejętności do potrzeb i możliwości dziecka z Ukrainy. Zacznę może od takich małych, drobnych kroków. Zacznijmy od znajomości alfabetu. Myślę, że tutaj uczniowie mają przyznanych zgodnie z rozporządzeniem 6 godzin dodatkowych języka polskiego, tak? Inaczej wiadomo, będzie wyglądało ocenianie ucznia, który troszeczkę inaczej, jego umiejętności ucznia, który przybył zaraz na początku marca, a inaczej ucznia, który przybył chociażby 2 tygodnie temu. Natomiast widząc tak z własnego doświadczenia i obserwując, jesteśmy w stanie już pewne postępy naprawdę zaobserwować. A więc zacznijmy od alfabetu. Później, tu już padło nawet na czacie, możemy skorzystać tutaj ze sprawdzenia słownictwa z danego obszaru poprzez chociażby podpisywanie obrazków, łączenie w par, kategoryzowanie, wykreślanie chociażby wyrazów, które nie pasują. Jeżeli chodzi o umiejętności gramatyczne, już znamy, tak, bo zdiagnozowaliśmy naszego ucznia, możemy na przykład poprosić o wpisywanie brakujących form, jeżeli mamy odmiany czasownika. Możemy poprosić, nie oczywiście określ rodzaj rzeczownika, tak jak poprosimy ucznia z Polski, ale przypisz ten, ta, to, tak? Uczeń ma pogrupować te wyrazy. To jest przecież tak naprawdę realizowanie podstawy programowej. Mówienie. Zacznijmy znowu od prostych zdań. Powiedz o sobie, przedstaw się, ile masz lat, bo przecież takie proste dialogi tworzymy, tak? Uczeń na pewno uczestniczy w rozmowie. Na początku mniej, później troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o umiejętności pisania, na początku mogą to być zdania z lukami, dialogi, podawanie na przykład pewnych
zwrotów, które należy gdzieś umieścić, tak? Poprzez później kilkuzdaniowe wypowiedzi, jakieś 3-4 zdania. No i czytanie. Nie rezygnujmy z tego. Starajmy się znowu zacząć drobnymi krokami od kilku zdań. Uczniowie, ja akurat pracuję z uczniami nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale też mam z nimi właśnie zajęcia języka polskiego jako obcego. Ci uczniowie są chętni, akurat grupa, w której pracuję, są bardzo chętni. Nawet jeśli nie wymówią szy, nie wymówią czy w tym momencie, bo sprawia im to trudność, to jednak tak naprawdę zgłaszają się, chcą czytać, próbują, więc my to wszystko powtarzamy. I chciałabym tutaj teraz powiedzieć o tym, jak oceniać. Tak, mamy dwie możliwości. Akurat w mojej szkole zostało tak, to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście. Oceniamy tak naprawdę kształtująco. Oceniamy opisowo. Udzielamy informacji zwrotnej, ale takiej, która jest oparta na docenianiu, która zawiera w sobie takie pozytywne wzmocnienie. Natomiast i te oceny kształtujące wpisujemy, tak? A dopiero potem będzie ocena sumująca. Ale nie jesteśmy tutaj w żaden sposób nastawieni na ilość tych ocen, tylko ustaliliśmy, że będzie to jedna lub dwie oceny sumujące jakby już całość. I na czym polega może jeszcze ta ocena kształtująca? Ocena kształtująca, czyli taka, która pokazuje, co uczeń, co dziecko robi dobrze, co już opanował, a z czym jeszcze ma problemy i nad czym powinien popracować. I pozwoliłam sobie tutaj Państwu na kolejnych slajdach pokazać przykłady różnych właśnie zadań, zarówno z lekcji, jak i później, to znaczy to są akurat karty pracy ćwiczone na lekcji. Ćwiczyliśmy słownictwo, owoce i warzywa. Poprosiłam, to jest dziewczynka, która mniej więcej jest od miesiąca, tak? Poprosiłam o to, żeby podpisała to, co potrafi. I do tego udzieliłam właśnie informacji zwrotnej, czyli napisałam jej, że zna już bardzo wiele, tak, nazw warzyw i owoców, że podpisała, że zna też polskie litery. Natomiast tam, gdzie jeszcze była trudność, a wiadomo, że ta literka bardzo, bardzo trudno, bo ukraińskie to jest U, więc gdzieś tam się cały czas pojawia. Więc zwróciłam na to uwagę, ale też doceniłam jej zaangażowanie i poprosiłam, aby w dalszej kolejności tak podpisała pozostałe rysunki. Inny przykład, już troszeczkę dziecka właśnie, które już jest dłużej, które przybyło tutaj pod koniec lutego. Zakres słów jest już większy tego słownictwa. Tutaj już doszło, proszę zobaczyć, poza podpisywaniem i kolorami, które sobie bardzo ładnie tam pozakreślała, doszło kategoryzowanie, przymiotniki, kolory i rzeczy. I znowu w odniesieniu tak do tych zadań mogłam udzielić informacji zwrotnej, wskazać też, co już dziecko potrafi, a na co powinna zwrócić uwagę. I kiedy pozbieramy te wszystkie prace tak naprawdę, to potem bardzo wyraźnie widzimy postępy tych dzieci. Kolejny jakby taki etap, to było już tutaj pisanie. To jest jeszcze właśnie, proszę zobaczyć, to są cztery zdania na temat tego, co dziecko ma, co jest w piórniku. I tutaj wyraźnie widać, że jeszcze tak, uczennica ma problem. W moim plecaku jest butelka i w moim plecaku jest książki, jest zeszyty, tak? A więc dla mnie to też informacja, że jeszcze ta umiejętność nie została opanowana i będziemy dalej nad tym pracować. Myślę tutaj, chciałabym poprosić o kolejny slajd, ponieważ w naszej szkole stosujemy ocenianie kształtujące od dawna i dzieci piszą kartkówki, tak, również na oceny kształtujące, więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że uczniowie pisali taką kartkówkę z rzeczownika. Oczywiście dostali wcześniej kryteria sukcesu, na co bezu, tak, do tej kartkówki i dziecko, które było dłużej z Ukrainy, również otrzymało dostosowane właśnie do możliwości takie kryteria. I trochę inaczej wyglądała, wiadomo, kartkówka dla uczniów polskich, ale w ten sposób wyglądała kartkówka dla uczennicy właśnie z Ukrainy, gdzie miała za zadanie rozpoznać rzeczowniki, zadać pytanie, kto to, co to, tak? A więc tutaj już mamy pewną kolejną umiejętność, utworzyć liczbę mnogą i pogrupować. To, o czym mówiłam wcześniej. Nie wprost rodzaj, tylko ten, ta, to.
I także tutaj zapisałam tak informację zwrotną w odniesieniu do tych kryteriów sukcesu, bo proszę zwrócić uwagę, tak, ta informacja zwrotna odzwierciedla jakby poszczególne te wszystkie punkty, które tutaj pojawiły się. I, ja mam do ciebie pytanie, bo wcześniej to, co zwróciło moją uwagę, to powiedziałeś, że stosujecie w swojej praktyce, ty w swoich klasach, a w ogóle u ciebie w szkole, dwa rodzaje ocenienia, sumujące, które wszyscy doskonale znamy i mowa tutaj o stopniach, oraz ocenienie kształtujące. Czy to jest tak, jak słucham twojej wypowiedzi, że umawiacie się z uczniami, a może proponujecie, które z prac, aktywności będą wykonywane na ocenę kształtującą i w których momentach udzielicie informacji zwrotnej, a w których momentach jest to zadanie, aktywność, nie wiem, kartkówka, sprawdzian, w którym uczniowie, uczennice otrzymają stopień? Tak, dokładnie tak. Uczniowie wiedzą, które kartkówki, tak, co jest oceniane kształtująco, my się umawiamy. My bardzo często też wspólnie razem redagujemy te kryteria sukcesu, tak, a umawiamy się też na to, co będzie sumująco. I stosujemy jeszcze też taką praktykę, że jakby nowe treści, wychodzimy z założenia, że w ogóle nowy materiał, nowe treści, najpierw oceniamy kształtująco, dopiero potem sumująco. Dziękuję ci, Iwono. Tutaj widać przykład kolejnego sposobu oceniania, jaki stosujecie u ciebie w szkole. Natomiast to, co ważne dla mnie, to sposób zaakcentowania pracy z informacją zwrotną i ten fakt, że samo jej udzielenie uczniowi, uczennicy nie czyni jej użytecznym. I to, co takim warunkiem, który czyni informację zwrotną użyteczną, jest to, że uczeń między innymi ma czas, przestrzeń i możliwość popracowania z nią, bo czytając informacje zwrotne, które przed chwileczką nam pokazywałaś, znacząca jej część to docenienie, ale nieodzewnym elementem informacji zwrotnej jest też taka wskazówka, co zrobić, żeby praca, którą uczeń, uczennica wykonywała, była jeszcze bardziej doskonała. Czy u ciebie na lekcjach ten czas się znajduje, czy jest to zadanie domowe? To wszystko zależy od organizacji. Najczęściej, jeżeli chodzi o pracę z uczniami Ukrainy, to ona się odbywa na zajęciach, jednak nie przerzucamy tego do domu. Dziękuję. Zdecydowanie. I chcę jeszcze powiedzieć, że też ta informacja zwrotna, ona nie zawsze jest pisemna, tak? To akurat są dla Państwa te przykłady, natomiast bardzo często też decydujemy się i udzielamy informacji zwrotnej ustnie. I chciałam jeszcze pokazać, tutaj jest taki już ostatni element, jeszcze przed tą oceną taką sumującą, czyli po tych informacjach zwrotnych, możemy też najpierw, jeśli komuś to ułatwi, zrobić taką pracę, którą ocenimy sobie najpierw procentowo, żeby też zobaczyć na koniec, tak, jaki jest ten przyrost wiedzy, jakie są te postępy. Dopiero ostatni element to jest właśnie ocena sumująca. Dziękuję ci bardzo, Iwono, i do tablicy wywołuję gorący temat, na który chyba czekaliście Państwo i my również, a mianowicie klasyfikację. Agnieszko, poprosimy. Tak, ja cały czas śledzę tutaj czat i chcę powiedzieć najpierw bardzo ogólnie. Drodzy Państwo, podstawa programowa była pisana w poprzednich latach. Bez pandemii, bez strajku nauczycieli, bez myślenia o wojnie w Ukrainie. Nasze plany, rozkłady były pisane w sierpniu bez myślenia o tym, że zdarzy się wojna w Ukrainie. Szło dziecko ze szkoły, doszło do domu, a tego domu już nie było. Mama wysłała dziecko z Kijowa, w 2 godziny wsadziła pociąg i powiedziała: jedź do mojej przyjaciółki do Gdańska. Inna mama powiedziała: twój tata poszedł na wojnę, jedziemy do Polski, bo tam jest bezpiecznie. Inny mężczyzna wsadził w samochód w pierwszych dniach wojny swoją rodzinę, wywiózł do Polski i wrócił na front. I to jest rzeczywistość naszych dzieci z Ukrainy. Nie oceny, nie polska szkoła, tylko bardzo trudne życiowe warunki. I to jest pierwsza sprawa, którą sobie powinniśmy powiedzieć przy klasyfikacji. Druga sprawa jest taka: jeżeli jakiś uczeń z Ukrainy, z innego systemu edukacyjnego, trafia do nas, do szkoły po 24 lutego, to Państwo nie możecie z nim zrobić grobu Agamemnona, ani trzeciej części dziadów.
ani żadnej lektury, która jest bardzo trudna nawet dla dziecka polskiego. I dlatego też chcę was zachęcić do tego, żebyście przeczytali ustawę o systemie oświaty. Nauczyciel jest zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i wymagania, i nauczyciel jest zobowiązany dostosować te wymagania edukacyjne do realiów życia, do rzeczywistości, która nas otacza, do warunków kondycji psychofizycznej dziecka na tę chwilę. Jeden z naszych uczniów pisał coś w telefonie, podchodzi do niego nauczyciel, mówi: co robisz? A on mu odpowiada: rozmawiam z moim kolegą, który siedzi w schronie. To jest życie naszych dzieci. I dlatego też naszym pierwszym, najważniejszym obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty, z karty nauczyciela, jest wspierać, indywidualizować. I teraz uwaga, są cztery grzechy polskiej szkoły, które może szkoła uczynić uczniowi z Ukrainy, jeżeli to zrobi. Po pierwsze, może mu dać poprawkę. Po drugie, może mu przedłużyć półrocze. Po trzecie, może go zostawić w klasie niższej. Po czwarte, może go przyjmować do klasy niższej, gdzie nie ma jego rówieśników. Wszystkie te sytuacje są traumatyzujące dodatkowo. Drodzy Państwo, tego chcemy, żeby na ten wielki ból, którym jest wojna, brak domu, brak przyjaciół, oderwanie od rodziny, może nie wiedza, co się dzieje z jego ojcem. Czy my na to wszystko chcemy jeszcze nakładać nasze poprawki, nasze repetowanie w klasie i nasze pytania, czy przeczytał grób Agamemnona? Drodzy Państwo, to, co przed chwilą mówiły panie, stawiamy sobie cel za tydzień, niech się przedstawi, niech powie parę słów po polsku i z tego go oceńmy. Starajmy się myśleć w takich kategoriach, jakby doświadczenie bardzo trudne spotkało nas. Czego byśmy oczekiwali od naszych sąsiadów, gdyby nasze dzieci trafiły do obcego kraju? Czy Państwo naprawdę byście chcieli, żeby Eugeniusza Oniegina czytali po rosyjsku po dwóch tygodniach bycia, po dwóch miesiącach bycia w innym kraju? Więc moje wystąpienie jest bardzo emocjonalne, ale chciałabym, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Ktoś na czacie mówi: na poniedziałek mam mieć oceny. Dobrze, na poniedziałek mam mieć pani oceny dla rodziców. W takim razie ja pytam, a jaki cel pani postawi jutro na lekcji uczniom, żeby tę ocenę postawić? Czy będzie to jakaś karta pracy, czy to będzie dostosowanie jakiegoś zadania? Czy to będzie oglądanie krótkiego filmiku w języku ukraińskim? Jaki rodzaj dostosowania, jaki rodzaj dobrych warunków edukacyjnych stworzy pani, żeby można było wystawić dziecku ocenę? Zobaczcie, naszą pierwszą powinnością jest myślenie o tym, że mamy wspierać naszych uczniów, a to są teraz nasi uczniowie. Na chwilę, na moment, może do końca wakacji, może do końca roku, a może znikną za tydzień. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, abyśmy my byli tymi przyjaznymi dorosłymi, którzy zrozumieją sytuację. I teraz życie polskie, tak? I to jest to na tym slajdzie. Czyli oprócz tego serca, które powinniśmy okazać swoim uczniom, są jeszcze dokumenty oczywiście, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli my nie przewidzieliśmy tego, co się wydarzy w lutym, a pisaliśmy wszystkie dokumenty w sierpniu, to zobaczcie, co robimy. Aneksujemy, piszemy uwagi do realizacji. Piszemy: w klasie czwartej zrealizowaliśmy podstawę programową z dziećmi, które rozpoczęły edukację we wrześniu, 1 września 2021. Natomiast nie zrealizowaliśmy podstawy programowej z dziećmi, które przyszły do nas
po 24 lutego, tak? Dotyczy to planów nadzoru dla dyrektorów, dotyczy to planów wynikowych. Piszmy tak, jak jest, bo przecież nikt od nas nie oczekuje, żebyśmy udawali, że ten grupa Agamemnona i te dziady i tak dalej, to zostało zrealizowane. Nie zostało. Napiszmy aneks. To jest moja propozycja. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Jesteśmy już właściwie poza wymiarem czasu przeznaczonym na nasz webinar, ale też chcę powiedzieć, że kiedy słucham nas wszystkich i też czytam czat, to wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, w którym jakby zostaliśmy przez rzeczywistość postawieni w sytuacji wybierania między wartościami. I to wybieranie między wartościami, na przykład bycie w pełni w zgodzie z literą prawa, nawykami, sposobami działania, stoi w sprzeczności z wartością, jaką może być pomoc dziecku, które znalazło się w takiej sytuacji, w jakiej jest. I to oczywiście na takie moralne pytania każdy odpowiada sobie sam, ale wydaje się, że jest to właśnie moment takich wyborów, a jeżeli konstrukcja prawa jest taka, że daje możliwości na to, żeby legalnie dawać to wsparcie, realnie dawać szansę, no to jest chyba takie ważne przesłanie, którym kończymy nasze spotkanie. Ja bym jeszcze, Przemku, na koniec tego spotkania chciała je podsumować tak, zbierając różne emocje, które odczuwam poprzez to, co Państwo czytacie na czacie, piszecie na czacie, ale też to, jak wiele słów wsparcia otrzymały różne nasze prelegentki, Agnieszko, ty na końcu, w jak wielu miejscach Państwo się z nimi zgadzacie. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla Państwa okazją do tego, by z praktyk, dobrych praktyk przedstawionych dzisiaj zaczerpnąć chociaż trochę, chociaż na jeden drobny problem znaleźć rozwiązanie. Natomiast widzę i czytam dużo zmęczenia, dużo frustracji, dużo niepewności. Czytam też dużo pytań, dużo niewiedzy i myślę sobie o tym, żeby podsumować dzisiejsze spotkanie takim zdaniem, że mają Państwo wpływ. Mają Państwo wpływ na to, co dzieje się w szkole, macie Państwo wpływ na to, co dzieje się w klasie i macie Państwo wpływ na to, co dzieje się w ocenianiu. I ten rok szkolny, poprzedni zresztą też, nie był łatwy. Wyobrażam sobie, że to mogło być wyczerpujące doświadczenie. Dlatego już dzisiaj chciałam Państwa zaprosić na spotkanie, na konferencję, która może być dla Państwa wzmacniającym doświadczeniem. Choć do tego wydarzenia jeszcze sporo czasu, bo odbędzie się ono 8 października, to już dzisiaj zapraszam. Na czacie za chwilę pojawi się link, pod którym będzie można wypełnić na razie taki wstępny formularz, jeśli jesteście Państwo zainteresowani takim wydarzeniem. Bardzo Państwu dziękujemy. Po pierwsze za obecność, po drugie za dzielenie się refleksjami i myśleniem w temacie oceniania i klasyfikacji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.